Witam Was serdecznie z tej strony Bożydar Plackowski z kanału TIG Masters. Dzisiaj przedstawię Wam, w jaki sposób zrobić najprostszą spoinę, jeśli jeszcze nigdy w życiu nie miałeś palnika w ręku. Zrobimy to na materiale 2 mm. Pokażę Wam, jak ustawić palnik, jak ustawić spawarkę, ile gazu trzeba dodać i w jaki sposób poprowadzić całą spoinę, tak żeby to miało ręce i nogi. Zapraszam na film, lecimy z tematem. Więc tak jak przed chwilą wspomniałem, dzisiaj sobie pospawamy kawałek blachy 2 mm. Stricte w celu ćwiczeń po prostu. Zrobimy to tak, jakbyś pierwszy raz w życiu trzymał palnik. Zrobimy to na jednym kawałku blachy. Nie będziemy łączyć tych blach ze sobą, bo żeby połączyć dwa kawałki blachy ze sobą, to powinieneś już chwilkę chociaż poćwiczyć na jednym kawałku blachy. Zrobimy to w ten sposób, że tutaj położymy po prostu spoinę. Zaczniemy spaw. Pokażę Wam, jak ustawić palnik, pod jakim kątem. W jakim kierunku, czy się go ciągnie, czy się go pcha, czy się go ciągnie za sobą, w jaki sposób spodać drut, tak żebyś po prostu po tym filmie potrafił położyć pierwszą w życiu swoją spoinę na materiale aluminium z pawarką TIG. Do tego będziemy potrzebować właśnie kawałek blachy, 2 mm, będziemy to robić na dwójce dzisiaj, troszkę drutu, drut ALMG5, ja w tym przypadku posiadam, ale jeśli masz na przykład ALSI5, to też to nie szkodzi. Drut 2-4 mm. Porcelanka. Porcelankę piątkę Ci proponuję. Jest to standardowa, najprostsza porcelanka. Jeśli masz palnik 26 albo 17, to będzie wyglądał w ten sposób. Taki duży. Piątka. Jeśli masz mały palnik, czyli dziewiątkę, to będzie miał taką porcelankę. Bez żadnych sitek, bez żadnych soczewek. Najprostsza porcelanka do spawania TIG-iem. Piątka na dziewiątkę. Albo na 17 lub 26. No i oczywiście będziemy potrzebowali aceton, żeby nasz materiał oczyścić odpowiednio. Pamiętaj o tym, że jeśli zaczynasz spawać, żeby jak najczystszy był materiał, żeby wyeliminować te elementy, na które masz wpływ. Bo jeśli nie masz doświadczenia w spawaniu, a będą Ci się działy rzeczy, o których nie wiesz, to przynajmniej jesteś pewien tego, że to nie dzieje się ze względu na to, że masz brudny materiał. Materiał jest czysty i wtedy możemy szukać innych przyczyn, dlaczego spoina nie układa się tak, jak powinna. Bo uwierz mi, wiele wad spawalniczych, wiele problemów zaczyna się od tego właśnie, że materiał jest brudny. Najlepiej, żeby to był nowy materiał. Jeśli nie masz nowego, to należy go idealnie wyczyścić szlifierką, następnie przetrzeć acetonem, ewentualnie jeszcze raz szczotką nierdzewną i jeszcze raz acetonem. Wtedy jesteś tego pewien, że materiał jest na pewno czysty i Twoje błędy nie wynikają z zanieczyszczeń. Teraz sobie uruchomimy naszą spawarkę. No po pierwsze trzeba ją podpiąć do źródła prądu, w tym przypadku 230 V. Z tyłu włącznikiem głównym włączamy. Mamy uruchomioną naszą spawarkę. Masę podpinamy sobie do stołu, znaczy w tym przypadku ja podpinam do stołu, bo mam stół stalowy. W spawarce masa podpięta jest do plusa, a palnik, przewód spawalniczy do minusa. Tutaj mamy podpięte sterowanie palnika i dopływ gazu osłonowego. Gaz osłonowy ja mam w tym przypadku 4,8, ale jeśli to jest 4,6, to też nie szkodzi, lub 4 lub 5,0. Ważne, żeby był argon czysty, nie jakieś mieszanki. Argon sobie odkręcam. I tutaj ja mam szybko złączkę, podpinamy także z tyłu spawarki. Podpięte. Ja sobie ustawiłem przepływ gazu na 14 litrów, ale tylko ze względu na to, że mam dosyć dużą porcelankę tutaj. Ona jest zrobiona ze szkła, jest to kwarcowa porcelanka, dlatego jej używam, żeby Wam jak najdokładniej pokazać jeziorko spawalnicze. Jeśli Wy będziecie spawać, to tak jak przed chwilką wspomniałem, zwykłą piąteczkę sobie bierzecie. Na piąteczce jak spawacie, to ustawiacie około 10 litrów. Może to być 9, gdzieś w granicach właśnie 10 litrów gazu, jak ustawiacie na manometrze. Elektrodę mam tutaj założoną zieloną, ale możecie także spawać na przykład złotą lub szarą elektrodą.
na początku to Wam nie zrobi większej różnicy, bo i tak jej nie będziecie, nie zauważycie, czy to jest spawane zieloną, złotą, czy na przykład szarą. Ważne, żeby była w swojej specyfikacji od producenta nadawała się do spawania aluminium. Możecie sobie w internecie sprawdzić, wpisać po prostu w goglach elektroda zielona TIG, elektroda szara TIG, elektroda złota i wyskakują Wam na pierwszych stronach specyfikacje elektrody, która się nadaje do spawania aluminium. Elektroda ma średnicę 2,4 mm i możemy przechodzić do przygotowania naszego materiału. Zanim zaczniemy spawać, bardzo ważne jest właśnie przygotowanie naszego materiału. Musi być on czysty. Najlepiej oczywiście, jeśli posiadasz nowy materiał, nową blachę. A jeśli taki nie posiadasz, no to musisz przyłożyć jak największą wagę do tego, żeby go wyczyścić. Jest to tak ważne dlatego, że jeśli przede wszystkim na początku, jeśli nie posiadasz doświadczenia w spawaniu, to tutaj masz wpływ przynajmniej na to, jak czysty jest ten materiał. Bo wiele problemów wynika z tego, że materiał jest zabrudzony, a jeśli nie masz doświadczenia, pierwszy raz w życiu spawasz, to nie będziesz w stanie stwierdzić, czy pewnego rodzaju problemy powstały ze względu właśnie na zanieczyszczenie, czy ze względu na sam proces spawania. Tutaj eliminujesz ten błąd, ten czynnik, czyszcząc odpowiednio materiał. Czyli tak jak mówię, czysta szmatka, nie może to być jakaś szmata, którą przed chwilą wycierałeś sobie swoją piastę w samochodzie, albo czyściłeś łożyska, bo ona jest ze smaru, albo nie wiem, podłogę myłeś, bo to jeszcze więcej zanieczyszczeń wprowadzisz. Czysta szmatka do czyszczenia aluminium. Czystym acetonem spryskać szmatkę i w tym momencie cały materiał przeczyścić. Najlepiej z dwóch stron, bo dwójka materiał jest na tyle cienki, że będziesz się przebijał już na drugą stronę z przetopem. Jeśli ten przetop także chwyci zanieczyszczenia, to wciągnie je do spawu i one będą wychodziły Ci górą. Także z dwóch stron jak najdokładniej wyczyścić materiał, żebyśmy mogli sobie potem spokojnie spawać, nie zastanawiać się nad tym, z czego wynikają błędy. Potem wiemy, że to jest tylko i wyłącznie ze względu na nasze prowadzenie na przykład palnika lub niepoprawne podawanie drutu. Drut spawalniczy, czyli inaczej spoiwo, fachowo ujmując, też należy przeczyścić. Także czyścimy. Jeśli dysponujesz 2,4, to Ci proponuję właśnie wziąć 2,4, gdyż jest go najłatwiej opanować. Jeśli nie potrafisz podawać jeszcze drutu, obetnij go sobie w połowie, bo najprawdopodobniej jeśli zakupisz całe opakowanie drutu, to będą pręty o długości 1 metra. Obetnij sobie go na 50 cm, wtedy będzie Ci go łatwiej opanować, nie będzie Ci tak się wahał podczas spawania, będzie go o wiele łatwiej podać. Jeśli chodzi o samo trzymanie palnika, to bierzesz go do tej ręki, którą piszesz. Ja jestem praworęczny i spawam z reguły prawą ręką. Sam kąt trzymania palnika jest determinowany przez to, w którym kierunku spawasz. Jeśli spawasz od prawej do lewej, to palnik trzymasz prawie że pod kątem 90 stopni. Na zwykłej porcelance, właśnie tej porcelanowej, będzie trudno utrzymać 90 stopni, bo nie będziesz widział samego jeziorka. Dlatego jest dopuszczalne od 90 stopni odstępstwo do powiedzmy 80 stopni, 75 jeszcze może być. Ale jeśli dalej zaczniesz przeginać palnik w tę stronę, to po pierwsze będziesz tracił osłonę gazową, bo gaz będzie się wydmuchiwał do przodu, będziesz miał za mało gazu, a po drugie w pewnym momencie łuk Ci zacznie błądzić. Łuk powinien być jak najbardziej skoncentrowany na miejscu spawania, a nie gdzieś tam sobie wędrować do przodu. Zobaczysz, że łuk zacznie w pewnym momencie tak uciekać na prawo, na lewo, do przodu. A poza tym, jeśli w ten sposób będziesz trzymał palnik, to będziesz miał problemy także z Twoim drutem, który podajesz. W tym momencie, jeśli go tutaj podasz, nawet jeśli będziesz to zrobić to teoretycznie poprawnie, na samej granicy jeziorka spawalniczego, to łuk elektryczny przeskoczy Ci w tym momencie, jak będziesz dotykał drutu, będziesz chciał dotknąć drutu, będziesz jakiś milimetr nad jeziorkiem, to łuk elektryczny przeskoczy Ci z jeziorka spawalniczego na Twój drut i na samym początku jeziorka uformuje Ci się taka kulka, taki worek wiszący i w następnym momencie, jak będziesz chciał podać, to cała ta kulka, która jest na drucie uformowana,
wskoczy Ci w jeziorko, co spowoduje większe przewyższenie niż pozostała część spawu, gdyż cała ta kulka zostanie pochłonięta przez jeziorko spawalnicze. Istnieje wtedy też ryzyko, że w tym momencie jak podasz tą kulkę, a będziesz miał dosyć nisko postawiony palnik z elektrodą na minimalnej wysokości, że ilość drutu, która zostanie podana, będzie na tyle duża, że powstanie przewyższenie, które spowoduje, że dotknie Twoje elektrody. Jeśli będziesz ją trzymał pod złym kątem, jak Ci łuk przeskoczy, zrobi się kulka, tą kulkę podasz całą, to będzie o wiele za dużo drutu, w tym momencie powstanie przewyższenie w spawie, którym możesz dotknąć swoje elektrody i elektroda się zabrudzi, no i jest w tym momencie po spawaniu. Musisz zaprzestać, wyciągnąć, obciąć elektrodę, zaszlifować na nowo, lub jeśli masz zieloną, to nawet nie musisz jej szlifować, ale powstanie wtedy wada spawalnicza. Także palnik pod kątem 90 do powiedzmy 75-80 stopni. W ten sposób prowadzimy, jeśli jedziemy z prawej do lewej. W ten sposób. Jeśli chodzi o kąt w drugiej płaszczyźnie, to tak jak wspomniałem, tutaj mamy 90, a w ten sposób, jeśli jedziemy do przodu, to pionowo, po prostu pod kątem 90 stopni do naszego spawanego materiału. Nie jakoś tak i w ten sposób, ani w ten sposób, tylko pod kątem 90 stopni ustawiamy swój palnik i wtedy jedziemy do przodu przed siebie. W tej płaszczyźnie 90 do 75-80 stopni, a w tej płaszczyźnie 90 stopni. Możliwe, żeby zachować właśnie ten kąt. Jeśli chodzi o odległość same elektrody od materiału spawanego, jak najmniejsza. Im masz większe doświadczenie, tym potrafisz prowadzić tą elektrodę ciaśniej. Jak najkrótszy łuk, żeby był zachowany. Ja prowadzę elektrodę w granicach milimetra, 2 mm. Na tyle wysoko, żeby jeśli podaję drut 2-4 mm, w momencie kiedy go podam do jeziorka, powstaje bezpośrednio za jeziorkiem przewyższenie ze względu na podany drut i w tym momencie prowadzę palnik na tyle wysoko, żeby to przewyższenie nie dotknęło właśnie mojej elektrody. Jeśli ma 2-4 mm, to około 2 mm od materiału prowadzę elektrodę. Jeśli będziesz miał już większe doświadczenie, to możesz zejść do milimetra i w momencie podawania drutu podnosisz elektrodę do góry lekko i potem znowu z nią na dół schodzisz. Gdyż im ciaśniej prowadzisz elektrodę, tym masz bardziej skupiony łuk i jesteś w stanie nad nim lepiej panować. Gdyż jeśli to zrobisz na 4, 5, 6, 7 mm, centymetr, odległość od materiału od elektrody, to po prostu tracisz po pierwsze właśnie panowanie nad gazem. Gaz się zaczyna rozprzestrzeniać zbyt szeroko. Masz go mniej w miejscu spawania. A po drugie łuk także się robi szerszy i Ci grzeje niepotrzebnie całą powierzchnię dookoła materiału spawanego. Wtedy po prostu tracisz energię na rzecz temperatury. Amperaż nie równa się temperaturze bezpośrednio. Temperatura równa się czasowi, który spędzisz w danym miejscu. I im niższym amperażem pracujesz, tym będziesz wnosił więcej temperatury do materiału, będziesz wolniej jechał. Im wyższym, tym szybciej jedziesz, tym mniej nagrzewasz materiał dookoła. Taka sama zasada jest w momencie przy ustalaniu wysokości elektrody od materiału spawanego. Im niżej trzymasz elektrodę, tym mniej temperatury wprowadzasz, po prostu, bo łuk jest bardziej skupiony tylko i wyłącznie na tym miejscu, który chcesz spawać. Im wyżej go trzymasz, tym ten łuk się robi szerszy i Ci dookoła grzeje po prostu jak suszarka, jak palnik acetylenowy. Wszystko dookoła Ci grzeje, a jeziorko nie dostaje odpowiedniej energii. Teraz możemy zacząć spawać. Zajarzymy nasz łuk i pokażę Ci, w jaki sposób podać drut do jeziorka spawalniczego. Zanim zaczniemy spawanie, to oczywiście musimy sobie naszą maszynę ustawić. Jeśli chcesz spawać aluminium TIG-iem, to Twoje urządzenie musi być wyposażone w funkcję spawania prądem zmiennym, czyli AC. Na swoim panelu, w zależności jaki to jest producent, jaki model, musisz wybrać miejsce, w którym możesz decydować, czy to jest AC, czy DC. DC jest to przede wszystkim do stali czarnej i nierdzewnej, a AC wybieramy do spawania aluminium i jego stopów. W niektórych spawarkach jest możliwość wybrania jeszcze kształtu fali w AC między prostokątnym, sinusoidalnym, a trójkątnym.
A niektóre spawarki mają po prostu tylko standardowe wyposażenie w na przykład trójkątną falę. Ale to w tym momencie nie ma znaczenia na początku. Ważne, żeby było ustawione AC. Ustawiamy sobie także czterotakt lub dwutakt. Ja wybieram w tym momencie czterotakt, wam też to sugeruję. Bez pulsu. No puls. Mamy ustawiony czterotakt. I teraz ustawiamy krzywą przebiegu prądu. Na początek przed samym zajarzeniem łuku, gaz przed, żeby wypełnić atmosferę jeziorka, które nam powstanie za chwilę, gazem. Ja mam ustawiony gaz na 1 sekundę przed rozpoczęciem spawania. Prąd startowy ustawiłem sobie na 100 amperów. W niektórych spawarkach prąd startowy jest nie podawany w amperach, tylko w procentach. Wtedy musicie sobie obliczyć od prądu głównego, czyli ja mam tutaj w tym przypadku 80 amperów, procentowo, żebyście mieli 100 amperów, czyli powiedzmy to będzie około 110-115%. Ja ustawiam tutaj, bo ja mam skalibrowaną na ampery, czyli ustawiam sobie 100 amperów, o 20 amperów więcej niż prąd główny spawania, żeby sobie trochę podgrzać materiał, zanim zacznę spawać, żeby ten proces czyszczenia i przebijania się przez warstwę utlenioną był trochę szybszy niż w trakcie samego spawania, bo materiał jest zimny. Czyli mamy 1 sekunda przed gaz, prąd startowy 100 amperów, czas przejścia 1,5 sekundy z prądu startowego na prąd spawania. Prąd spawania mamy 80 amperów ustawiony. Ogólnie przyjmuje się zasadę na samym początku 40 amperów na 1 mm blachy aluminiowej przy spoinach doczołowych. To co będziemy spawać to jest właśnie można powiedzieć coś na kształt spoiny doczołowej. Mamy 2 mm, 2 razy 40 wychodzi nam 80 amperów. I teraz czas zejścia na prąd wygaszania 1,4 sekundy tu mam ustawiony. Prąd wygaszania 20 amperów. Żeby spokojnie sobie wygasić jeziorko i jeszcze w międzyczasie podać ostatni raz drut, żeby wypełnić krater, który nam powstaje na samym końcu i czas podawania gazu po zakończeniu spawania jest to 7,8 sekundy. Potrzebujemy tak długo puszczać gaz, żeby chłodzić naszą elektrodę. Przez chwilkę jeszcze po spawaniu chłodzimy jeziorko spawalnicze, które stosunkowo szybko zastyga przy aluminium, a później jeszcze gaz sobie płynie, żeby chronić elektrodę. Jeśli za mało ustawicie na przykład 4, 5, 6 sekund, to będzie to świadczyło, elektroda się wam zanieczyści, bo złapie powietrze atmosferyczne, a będziecie to mogli stwierdzić potem, że nabierze ona kształtu koloru na przykład fioletowego, złotego, niebieskiego. Wtedy znaczy, że elektroda jest zanieczyszczona powietrzem atmosferycznym, sama kulka. Kulka powinna być srebrzysta cały czas. Ja tutaj mam dwa kawałki nierdzewki, jest to 4 mm. Jak spawam tego typu spoinę, to sobie zawsze podkładam z jednej i z drugiej strony. I wtedy kładę mój materiał spawany w powietrzu niejako. Gdy go położymy bezpośrednio na stole tutaj, o, to cały stół czy nasza podstawa odbiera nam właśnie energię, którą potrzebujemy do spawania. I zanim to nagrzejesz, to tracisz po prostu dużo czasu, bo nie dość, że musisz nagrzeć swój materiał, to jeszcze musisz nagrzeć całą powierzchnię pod spodem. Dlatego ja sobie to kładę w powietrzu i wtedy mam większą kontrolę nad materiałem spawanym. On się o wiele szybciej nagrzewa i nie tracimy tyle czasu po prostu na grzanie wszystkiego dookoła. Także podstawcie sobie jakieś dwa kawałki blachy. Jeśli macie nierdzewkę, oczywiście, to najlepiej, żeby to była nierdzewka, gdyż ona nie reaguje z aluminium, a stal czarna wnosi zanieczyszczenia do materiału. Czyli jeśli bezpośrednio położycie na jakimś starym, parchatym, zardzewiałym materiale, to wnosicie zanieczyszczenia. I gdy położycie bezpośrednio na jakimś blacie stalowym, brudnym, zardzewiałym, tak będziecie spawać, to cała rdza i syf znajdujący się w waszym podłożu będzie wciągany do spawu. Także najlepiej to w powietrzu ustawić, po pierwsze, żeby nie tracić energii, a po drugie, żeby nie zbierać zanieczyszczeń z
ze stołu, z podstawy, z miejsca, w którym spawacie, żeby tego nie zbierać po prostu do spawu z powrotem. Teraz możemy zacząć sobie spawać. Maszynę mamy ustawioną na 80 amperów prąd spawania. Jest to taka podręcznikowa wartość dla materiału 2 mm. I możemy zajarzyć nasz łuk. 80, gaz, jest wszystko. Startujemy. Tu mamy przycisk startowy na czterotakcie. Czterotakt funkcjonuje w ten sposób, że gdy naciśniecie przycisk startowy i trzymacie go wciśniętego, to tak długo jak go trzymacie, macie prąd startowy. Jeśli chcesz, żeby prąd startowy trwał tyle, ile na spawarce jest zadane, czyli w naszym przypadku 1,5 sekundy chyba, prąd startowy mamy 1,5 sekundy. Żeby ten start trwał 1,5 sekundy, to tylko naciskacie przycisk do momentu zajarzenia łuku, czyli naciskamy przycisk, zajarza się łuk, puszczacie ten przycisk, w tym momencie sama spawarka steruje czasem prądu startowego, który w tym przypadku jest ustawiony na 1,5 sekundy. Naciskamy, puszczamy, prąd startowy trwa 1,5 sekundy, po 1,5 sekundy mamy prąd spawania 80 amperów. Jeśli chcecie sami sterować tym prądem spawania, naciskamy i trzymamy tak długo, jak uznacie to za stosowne. Sam palnik, jeśli chodzi o przewód spawalniczy, to ustawcie sobie go na tyle wygodnie, żeby on wam tutaj nie ciążył nigdzie. Jeśli go sobie ustawicie w jakiejś dziwnej pozycji i złapiecie zbyt blisko, to tutaj cały palnik na dół ciężar wam będzie ciągnął i tendencyjnie będziecie mieli złą pozycję, bo cały ciężar przewodu spawalniczego wraz z palnikiem będzie wam ciągnął na dół po prostu ze względu na siłę ciężkości. Znajdźcie sobie punkt, w którym macie najlepiej wyważony palnik, kiedy on sam praktycznie wisi wam na dłoni tutaj, w przegubie kciuka. Znajdźcie to miejsce, on teraz wisi praktycznie i wtedy go możecie sobie łapać. Cały przewód spawalniczy, najlepiej ja mam taką wypracowaną technikę, że sobie go kładę na kolanach i wtedy mam tylko wagę ewentualnie samego przewodu, ten kawałek, reszta wisi po prostu na kolanach swobodnie. W tym momencie mamy palnik wyważony. Tu nie mamy zbyt dużego ciężaru z tyłu na ramieniu, bo cały palnik, cały przewód jest oparty na kolanach i sobie bierzemy go. On powinien wam w ten sposób wisieć, że praktycznie sam sobie tutaj swobodnie w poziomie spoczywa. Wtedy macie jak najmniejszy ciężar na nadgarstku na waszej dłoni. Łapiemy go w odpowiedniej pozycji i możemy bez problemów, bez żadnego ciężaru tutaj na ramieniu, na ręce, nie skupiając się na tym, co nam tam z tyłu wisi, zacząć spawanie. Tutaj bierzemy nasz wyczyszczony drut oczywiście i zaczynamy spawać. Kąt około 80 stopni. Zaczynamy. Jak już jesteśmy gotowi do spawania, wszystkie mamy inne rzeczy już za sobą, to teraz tak jak mówiłem, najważniejszy jest kąt palnika, odległość elektrody od materiału spawanego i kąt podawania drutu. W tym momencie możecie zobaczyć, jak zajarza łuk elektryczny. Ten biały nalot, który pojawił się pod porcelanką na materiale, to jest właśnie proces usuwania warstwy utlenionej. I na samym środku pod łukiem elektrycznym tworzy nam się jeziorko spawalnicze. Zaczyna się srebrzyć, nabiera tej barwy, jak ja to mówię, lustra. I w tym momencie pierwszy raz podaję drut. Na początku powoli, pierwsze 2-3 podania. Tutaj możecie jeszcze raz to zobaczyć z bliska, gdyż pierwsze podanie drutu chłodzi nam to jeziorko, ono się trochę skurczy, bo materiał jest jeszcze zimny dookoła, do tego dodajemy zimny drut. Dopiero po chwili możemy przyspieszać, bo ono nabrało temperatury. Ta temperatura nas prowadzi niejako. Tutaj zwróćcie uwagę, że palnik jest pod kątem około 80 stopni, tu widać na tym zdjęciu, a drut w stosunku do samego palnika, do elektrody jest pod kątem 90 stopni. To jest takie podręcznikowe prowadzenie spawu. Elektroda jest pod kątem 80 stopni, a drut pod kątem 90 stopni do elektrody. Tutaj jeszcze raz to doskonale widać, prawie że 90-80 stopni drut podawany jest do elektrody, w stosunku do elektrody. Tutaj wygaszamy jeziorko spawalnicze. W tym momencie nacisnąłem przycisk wygaszania. Wygaszam, ostatni raz podałem drut i tu jeszcze widzimy, jak na łuk elektryczny biega. Amperaż się zmniejsza i wygasiliśmy.
W ten sposób to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że udało się to pokazać w taki sposób, żebyście byli w stanie to powtórzyć u siebie w garażu. Tak nam wyszła spoina. Możecie zobaczyć stabilnie, równomiernie. Na początku chwilę czekaliśmy, żeby usunąć warstwę utlenioną. Lekko podgrzać materiał, żeby nam jeziorko się zainicjowało. W momencie, gdy się stało płynne, srebrzyste, mogliśmy sobie dalej już wtedy jechać z podawaniem drutu. Zakończyliśmy wypełniając krater. Nacisnąłem przycisk. Trzymałem go przez chwilę. Jeziorko lekko ostygło. Zanim ostygło, jeszcze to podałem ostatni raz drut i wypełniłem krater. Ważne jest, żeby to spokojnie podawać. Nie stresować się, jak Wam nie wychodzi, wziąć następną blachę i znowu to przejechać. Gdy taki kawałek blachy przestygnie, można koło tego spawu położyć następny. Nie trzeba go wyrzucać. Jak będziecie mieli jakieś problemy, śmiało pisać, najlepiej na grupie, posta zamieścić z tym, jak zrobiliście pierwszy spaw. Podejrzewam, że będę w stanie Wam jakoś pomóc. Albo w wiadomości prywatnej do strony, jak spawać aluminium. Możecie bez problemu pytać, zawsze jestem do dyspozycji. Pamiętajcie o tym, żeby polubić film, subskrybować kanał i zapisać się na mój newsletter. Tam będzie pełno informacji odnośnie spawania właśnie, jak położyć spoinę na tego typu materiale. Będą parametry do różnego rodzaju spoin. W przyszłości będą także rysunki, objaśnienia razem z filmami do różnego rodzaju projektów, takich, które jesteśmy w stanie w garażu wykonać. Porównanie różnego rodzaju sprzętu. Także warto. Tym bardziej, że to będziecie mieli na swoim mailu, nie będziecie musieli tego szukać po filmach. Dziękuję Wam serdecznie. Lećcie do garażu próbować. Na razie.